tym roku Wielkanoc przypada na 4 kwietnia. Ze względu na pandemię tegoroczne święta, tak jak i rok wcześniej, będziemy obchodzić uwzględniając wprowadzone obostrzenia. Jednak nie oznacza to, że nie będziemy ich obchodzić wcale. Wrocławianie i goście miasta zdradzili nam, jak spędzą je w tym roku. Niestety spędzamy w swoim najbliższym gronie, czyli jesteśmy w domu, nigdzie nie jedziemy. No i na pewno bez większej części rodziny niestety. Jesteśmy porozrzucani po całej Polsce, także... W bardzo małym gronie, ale rodzinnym. Mało ilością, nie zresztą, bo mam bardzo dużą rodzinę, z najbliższymi. A z rodziną w małym gronie, aczkolwiek rodzice i babcie są już zaszczepieni, więc nie sądzę, żeby był szczególny powód do niepokoju. Ja pracuję z domu, więc nie spotykam się za bardzo z ludźmi. Jeszcze nie wiem, bo jestem w podróży w tej chwili. Bo pani nie jest z Wrocławia? Nie. A skąd pani jest? Oj, z Poznańskiego, koło okolic Poznania. W domu, u siostry. Do siostry idę w pierwszy dzień świąt. Także no, tak rodzinnie będę spędzać święta. No w gronie najbliższej rodziny, ale w Częstochowie. I z mamą, z mężem, z córką, bo jedna córka jest w Anglii niestety, także nie może do nas przylecieć. No tak po prostu, no to tyle ile można. Czy jakoś pandemia pokrzyżowała plany? No na pewno, no bo może byśmy się tak zobaczyły z córką z Anglii, a tak to jednak nie możemy tam wyjechać, no bo jeszcze nie wszyscy się wyszczepili, także jest tutaj ten niestety warunek postawiony. No ale miejmy nadzieję, że to minie. Ja całą rodzinę mam przy sobie, tam gdzie mieszkam, w Kłodzku. No raczej tak, bo wyjeżdżałabym, bo mam do kogo, no ale z racji tego, że nie, to się, tak jak przy pierwszej pandemii, to się stosuje, siedzimy w domu. Może pod tym względem, że z tymi najstarszymi członkami rodziny nie będziemy się spotykać dla ich bezpieczeństwa. No niestety tak, ale myślę, że tak naprawdę wszystkim już teraz, nie? Musieliśmy zrezygnować z wielu rzeczy. Tak naprawdę, no co, ważne święta? No ale jakoś to przeżyjemy, nie? Musimy. Na pewno się połączymy jakoś na Skype'ie, ewentualnie przez jakieś FaceTime'y. No i będziemy udawali, że jest normalnie. Nina Jewtuszenko, Echo 24.